Twój kucharz, twój trener. Michał Pająk, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dużo, dużo jedzenia, miało być o tym dziś. No obiecałem, że, że postaram się wywiązać i ostatnio trzy audycje były na temat głodówki leczniczej, oczyszczającej. No to teraz coś takiego jakby nadrabiającego tą głodówkę i będzie dzisiaj cheat day. Wiesz co to jest cheat day? Podczas y, dostosowania się do diety, od, jakiegoś, od czasu do czasu robisz sobie wolne od wolne. diety. No, naj, najprościej było przetłumaczyć z języka angielskiego cheat day, czyli oszukany dzień i dołożyć do tego właśnie w trakcie diety. A czy cheat day może być tak co drugi dzień? No nie może. No i właśnie o takich teoriach związanych z tym mitach może nawet ee, powiemy sobie dzisiaj o tym cheat dayu, czy tak naprawdę w ogóle on powinien istnieć przy stosowaniu diety, czy ma zalety, czy ma wady i, i, i co to takiego jest, bo być może no niektórzy nawet nie wiedzą co to jest ten cheat day. Twój kucharz, twój trener. Stosowanie diety wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Każdy, który był na diecie być może już albo stosuje w chwili obecnej jakiś rodzaj diety, Wie, że to wiąże się właśnie z wyrzeczeniami, które szczególnie doskwie odczuwają osoby, które przed odchudzaniem jadły właśnie mnóstwo wysoko przetworzonego i wysokokalorycznego jedzenia. Tak naprawdę wiedzą one, że też nie jest łatwo z niego zrezygnować, nie jest łatwo przejść na inny system żywienia, na te zdrowe nawyki żywieniowe. I właśnie myślę, że dlatego powstała taka koncepcja, która została nazwana z języka angielskiego cheat day, czyli właśnie oszukanych dni w trakcie diety. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, na czym ona polega, czy ma jakieś zalety, czy ma może również wady i jak to stosunkowo wygląda, jeżeli chodzi o zalety do wad. Dobrze, wady, no pewnie są jakieś, ale to jest chyba takie trochę podbudowanie swojej psychiki. Prawda? Dokładnie, dokładnie. Jest to podbudowanie swojej psychiki. Jest to jedna z zalet tego cheat Właśnie podbudowanie swojej psychiki, która tak naprawdę jest bardzo ważna w trakcie odchudzania się, w trakcie trenowania, ponieważ no, kondycja psychiczna buduje naszą kondycję fizyczną. No jedno bez drugiego tak naprawdę by raczej nie mogło istnieć. Chciałbym powiedzieć, że istnieją dwie koncepcje cheat Jedna z nich mówi, że jest to dzień, w którym możemy spożywać nieograniczone. Ograniczone kalorycznie posiłki przez cały dzień i, i po prostu zapominamy wtedy o zasadach zdrowego żywienia. Jemy wszystko, na co, na co mamy ochotę, a druga koncepcja zezwala na jedzenie zakazanych produktów, w cudzysłowie oczywiście tych, na które mamy ochotę, ale tylko do dziennego limitu kalorycznego. A czy są jakieś zalety tego, że sami siebie oszukujemy na diecie? No tak naprawdę można by już wcześniej powiedzieliśmy, że, że możemy poprawić swoją kondycję psychiczną, prawda? Oszukując na diecie, spożywając ten posiłek, który gdzieś tam w głębi serca i, i, i żołądka nam się marzy, ale wygląda to tak, że tak naprawdę przez cały dzień opieramy się pokusą, czy też przez cały tydzień opieramy się pokusom. Jemy zbilansowane posiłki, ćwiczymy systematycznie. Wkładamy wiele wysiłków w pracę nad naszą sylwetką, w pracę nad zmianą nawyków żywieniowych. Także dlatego pomysł obiadania się na przykład w niedzielę, w sobotę, w zależności od tego, kiedy ten cheat day sobie ustalimy, może wydawać się dość ryzykowny. Być może jest ryzykowny, aczkolwiek nie do końca musi być, prawda? Ponieważ eksperci z dziedziny, z dziedziny dietetyki stwierdzili, że właśnie takie częściowe odejście od rygorystycznego planu żywienia, czy też od, od, od takiego codziennego dbania nad zmianą nawyków żywieniowych, właśnie może mieć swoje zalety i takie grzeszki według, według ekspertów, Podkręcą nasz metabolizm i wtedy będą powodować, że będziemy chudnąć jeszcze skuteczniej. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć, że jeżeli grzeszymy z umiarem, prawda, że, że te posiłki w formie Cheat day będą tylko formą zaspokojenia apetytu na rzeczy, które są niedozwolone w diecie, tak? I będziemy te cheat day stosować, na przykład zanim ta chęć już do końca na te posiłki niedozwolone nam nie przejdzie. Według mnie, cheat day ma więcej wad niż zalet, ponieważ no. Cheat day polegający na zjadaniu takiej ilości kalorii, która jest zgodna z zapotrzebowaniem, nie jest specjalnie niebezpieczny. Gorzej, kiedy cheat day polega na obiadaniu się ogromnymi porcjami, które na przykład w natychmiastowym tempie obciążą naszą wątrobę, czustkę, żołądek. Także tutaj już widzimy, że ten cheat day niesie za sobą spore konsekwencje, właśnie w postaci obciążania tych organów wewnętrznych. Kolejno, jeżeli na przykład 10 dni jemy zbilansowane posiłki, tak. On, są one ilościowo mniejsze. Yy, one są zgodne z, nas, z naszym zapotrzebowaniem energetycznym, i nagle przychodzi taki cheat day. Tak? My spożywamy ilościowo nieograniczone y, jakieś ilości jedzenia. I w momencie, kiedy przez 10 dni nasz żołądek dążył do skurczenia swojej objętości, przez ten jeden dzień nagle ta objętość się zwiększa. tak? I, i tutaj ta praca cała nasza tygodniowa, dziesięciodniowa czy dwutygodniowa może pójść na marne. A jak często można sobie pozwolić na taki jeden posiłek bądź też cały dzień? W zasadzie no, nie powinno to być częściej niż na 10 dni, na 14 dni raz na miesiąc. Mm, I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli podczas cheat się naprawdę zaszaleje i zje się dużą e, porcję kalorii, dużą ilość jedzenia, także na przykład mm, energia, nadmiar tej energii pochodzący z węglowodanów może przekształcić się w organizmie w trójglicerydy. To jest taki rodzaj tłuszczy, które mogą zostać zmagazynowane w komórkach właśnie tłuszczowych i odkładają się w postaci tkanki. Tak samo jest z nadmiarem energii pochodzącym z białka, które sobie zafundujemy. Mm, one również Mogą odkładać się w postaci tkanki. Także zjedzenie z pole ilości kalorii m, tak naprawdę nie musi przyspieszyć te, tego procesu metabolizmu, jak wspomnieliśmy wcześniej, e, ponieważ no, zależy od tego, co się, co się będzie jadło w tym cheat day'u. Jeżeli to będą przede wszystkim tłuszcze, no to niestety nici z przyspieszenia, z podkręcenia procesu metabolizmu. Zaletą cheat daya jest chwilowe uwolnienie się od diety, i tak naprawdę to jest chyba jeden, jedna e, z takich właśnie najistotniejszych wad. Ona po prostu. E, Pomaga uniknąć jakichś tam dołków w trakcie diety, ponieważ no zazwyczaj te diety są jakieś, no może nie do końca, monotonne, ale wiąże się to z przygotowaniem restrykcyjnym posiłków, tak. Jeżeli ktoś typowo ma jakiś cel, na przykład zgubienie dużej ilości wagi, no to, no to jednak to jedzenie e, według tej. Przysłowiowej kartki musi przez jakiś okres życia trwać i dopiero potem, gdy wychodzimy z diety, możemy sobie już pozwolić na, na zjadanie zbilansowanych posiłków, tak? czyli, czyli już na prowadzenie tych nawyków żywieniowych, które nabyliśmy i zaszczepiliśmy w sobie w trakcie diety. To by były takie dość istotne informacje na temat cheat day'a, reasumując całą tutaj rozmowę na temat cheat day'a. Warto zatem mądrze dysponować swoim cheat day'em, z umiarem fundować sobie te grzeszki w postaci odbiegania od diety, od tej kartki, ponieważ staramy się zmienić nawyki żywieniowe na lepsze. Dieta, dieta to nie jest do końca, tylko trzy miesiące. Tak naprawdę w trakcie diety my się uczymy jeść inaczej. Uczymy się spożywać lepsze posiłki, mniej kaloryczne, zdrowsze i wiadomo, nie dajmy się zwariować, żeby nasza kondycja psychiczna była na najwyższym poziomie. Wtedy pomoże nam ona dążyć do, do tej wymarzonej sylwetki, do, do dobrej kondycji i, i będzie podnosić naszą kondycję fizyczną. Także ważnym jest, żeby powiedzieć, że szkodliwość czy deja głównie polega na niezrozumieniu sedna idei, ponieważ no zazwyczaj chodzi o to, żeby po prostu sobie pozwolić na coś. Na przykład takie lody. No, chodzą za nami lody i, i chcemy sobie je zjeść. Jemy te lody, ale nie obżeramy się tymi lodami. Nie chodzi o to, żeby rano wstać, pójść do supermarketu i po prostu zjeść wszystko, co jest niedozwolone od samego rana. Także po prostu trzeba z umiarem te daye stosować. Reasumując, warto zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszych mediach możemy znaleźć sporo przepisów na jakby zastąpienie produktów wysokokalorycznych które mogłyby być posiłkiem cheat dayowym i na przykład pizzę możemy zjeść pizzę bezproblemowo, ale nie z potrójnym serem i na przykład nie na mące pszennej. Jest wiele rodzajów mąk, które mogłyby tą mąkę pszenną na pizzę zastąpić. Lody możemy zrobić z banana, nie z wysokokalorycznej śmietany, tam 34% na przykład. Sernik z kaszy jaglanej, no teraz naprawdę jest dość popularny. Możemy wypatrzyć grono przepisów. Także dzisiejsze media serwują naprawdę sporo takich dietetycznych sugestii, które mogą nasycić nasze pragnienia z jedzenia czegoś spoza właśnie tej mm, zdrowej kategorii feed. Ale jeżeli popularny cheat day naprawdę już tak wkradł się w nasze dni, zaistniał w naszym planie żywieniowym, to dbajmy o to, aby nie stał się naszym nawykiem żywieniowym, który zdominuje ten fit styl, o który nie jeden z ludzi stosujących dietę tak naprawdę być może walczył. I by zmienić nawyki żywieniowe na lepsze jest dużo trudniej niż po prostu przejść z powrotem na gorsze. Także to jest chyba sedno tego cheat daya. Cheat day, no to robimy jeszcze dzisiaj mały cheat day i wracamy za tydzień. Dzięki. Dziękuję i pamiętajcie, Twój kucharz to Twój trener. Pozdrawiam. Twój kucharz, Twój trener.